Dzień dobry, kochani, moi kochani widzowie. Jestem na urlopie. Jestem w takim miejscu, że w ogóle internetu tutaj nie ma. Także chciałem z urlopu wrzucić film. Będzie wrzucony film, ale już po moim urlopie. Chyba że jak będę jechać już do Niemiec, to po drodze wrzucę, dlatego że jesteśmy w takim miejscu, że nie ma internetu, nie ma zasięgu telefonicznego. U górali jesteśmy. Bardzo piękne miejsce. Tutaj mój kamper stoi. Jesteśmy u mojego serdecznego kolegi na jego ranczu. No i co? No zaprosił mnie, jesteśmy w gościach. I tutaj mamy do dyspozycji taką kuchnię. Zobaczcie. Tu palę w piecu. Tu mi się rosołek gotuje. Rosołek się gotuje, oczywiście wegetariański, bo jak wiecie, to jestem wegetarianin z moją żonką, moja cała rodzina. Paląc w tym piecu, grzeje nam się woda do kąpania, do mycia naczyń. Tu można upiec chlebek. Tutaj jeszcze jest coś takiego, zobaczcie. Z tego nie korzystamy, bo nawet nie ma potrzeby. No i co? Cisza, spokój, sobie tutaj drzewo rąbię. No i ten gospodarza, u którego jestem, on pracuje, ma firmę. I tutaj dla jego zwierzaków też jedzonko ugotowałem. Teraz się studzi. No bo co, jak jesteśmy, oni wszyscy są zapracowani, to my się tutaj czujemy jak u siebie w domu normalnie. Ma owieczki, psy ma. No i tak tu do kurki ma. Teraz będzie mieć młode kurki. Moja małżonka jest w tamtym domku u gospodarzy i robi dla nich obiad. Niespodziankę. Będą pierogi różnego rodzaju, a tutaj jest nasz domek na kółkach. No i co? I tutaj się tak delektujemy. Mamy tutaj rozłożoną markizę. Gospodarz też nam dał taki sprzęt do korzystania, także kamperem nigdzie nie jeździmy. Wszędzie jeździmy tym sprzęcikiem. I ten, bo tutaj jest teren górzysty, bardzo ciężko jest. Także zobaczcie, tak tutaj sobie mieszkamy. Może nie każdego z moich widzów się to zapodoba, bo niektórzy lubią, wiem, bo dużo jest takich ludzi, którzy lubią, jak jest hałas, gwarno, gdzieś, gdzie jest dużo ludzi, jakieś imprezy, muzyka. Powiem wam tak, jak ja cały rok pracuję ciężko, to mimo to, że ja bardzo kocham moją pracę, to urlop to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. Nawet wczoraj tutaj gospodarzowi drzewo ciąłem, bo mam ze sobą tą piłę spalinową. To nawet i takie rzeczy, traktorem jeździłem, o, też wam wrzucę normalnie tam urywki, sobie żartowałem, traktorem mu przewoziłem materiały do jego pracy. Także zobaczcie, jak tutaj jest. Tutaj nie ma nikoguśko. Nikoguśko nie ma. Cisza, spokój. Pieski, kurki, kogucik. A pani Rubenowa jest w domeczku i robi dla gospodarzy smaczny obiadek. Bo wiem, że są zagonieni bardzo i tak nie mają czasu. No to ona tutaj siedzi, zaraz zobaczymy, spróbuję ją zaskoczyć. Pani Rubenowa, można? Dzień dobry. Moim widzom tutaj mówię, że dla gospodarzy robisz niespodziankę. Możesz powiedzieć, jakie pierogi? Może gospodarze przez internet się dowiedzą, co będzie, jakie menu. To znaczy tak, robię ruskie pierogi. Mam nadzieję na pierogi kapusta grzybki i łóżka z grzybkami i chcę jeszcze zrobić ze słodkim serem i z truskawkami. No. Tak wszystkiego po trochu dla każdego. I tak ogólnie powiedz mi, żoneczko, jak ci się podoba ten urlop w takim wydaniu, jak my go spędzamy? Oj, no naprawdę, gdzieś cisza, spokój, spokojnie, tak przyjemnie. Jedynie, że bąki. A, no to i no to. No to jest, to, ale to jest wszędzie. A jeszcze chciałem wam, kochani widzowie, pokazać, nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz, tu się światło świeci. O, zobaczcie. Gospodarz ma schody zrobione i na schodach ma wszystkie przykazania, ale te biblijne przykazania, nie katolickie.
bo katolickie, nie wiem czy wiecie, że są zmienione. Zmienione jest czwarte przykazanie, w ogóle go nie ma. A oni mają tutaj, mnie zaskoczyło, że górale są naprawdę ludźmi wierzącymi. Zrobili przykazania biblijne i zobaczcie, czwarte przykazanie. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować, wykonywać wszystkie twoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął, dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czy wy żeście takie coś, moi kochani widzowie, słyszeli i widzieli? Zobaczcie, 5 przykazanie biblijne jest: czci ojca swego, twego matkę twoją, abyś długo żył na ziemi. 6 nie będziesz zabijał. 7 nie będziesz cudzołożył. 8 nie będziesz kradł. 9 nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. I 10 nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, wołu, osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Kochani widzowie, napiszcie mi w komentarzach, czy wyście o takim czymś wiedzieli. 10 przykazania takiego nie słyszałem, nie widziałem, żeby było. Wiem, że w Biblii jest, a w katolickim wydaniu inaczej to wszystko wygląda. Bo jedno przykazanie jest wyrzucone, no, a ostatnie podzielone na wpół. Tak. I normalnie powiem wam, że jestem zaskoczony, miło zaskoczony, że górale naprawdę są narodem pobożnym, wierzącym, praktykującym. Nie wiem jak wszyscy, bo tak jak wszędzie są ludzie i ludziska, ale ogólnie wśród tych, których się tutaj znajdujemy, to jesteśmy miło zaskoczeni. No i widzicie, tutaj stąd widać naszego kampera i sobie tak i mieszkamy. Byliśmy na Węgrzech, też jakiś tam, nie wiem czy urywek będzie z Węgier. A, będzie urywek z Węgier. Lubimy sobie pożartować. Będzie urywek z Węgier. Byliśmy u mojej rodziny, bo mam kuzyneczki na Węgrzech. Byliśmy na Słowacji, tutaj zaraz po sąsiedzku, bo są termy, skorzystać, a tak no to staramy się być tu w naszej ojczyźnie, bo naprawdę ojczyzna jest piękna. O, nawet zaliczyliśmy spływ Dunajcem. Moja pani Rubenowa, Nadia, jak się broniła. Ona mnie źle zrozumiała, chciałem jej zrobić niespodziankę i ja mówię, tratwami będziemy płynąć. A ja sobie wyobraziłam te rzeczywiste tratwy, takie belki jakieś powiązane, jak mówię, na nich będziemy, na kolanach, na siedząco, na leżąco, jak? A to było naprawdę super. A córka najmłodsza, która z nami była, myślała, że 18 km trzeba będzie wiosłować. Normalnie rzeką. I ona mówi, nie, ona nie chce. Ja mówię, dziecko, nic nie musisz robić. Usiądziesz, będziesz siedzieć i sobie zdjęcia robić. Pogoda cudowna i wrażenia cudowne, nie? Tak jest. Tak. A powiem wam, że te 2,5 godziny właściwie nawet nie zauważyliśmy na tym spływie. No. Myślałam, no ciekawe jak będzie. A ten góral taki bajrant, w sensie, coś tam opowiadał, jakieś zagadki. No naprawdę ten czas był super. Pasażerowie też dopisali cudownie. No i po prostu było super. No, także jak tylko będziemy w zasięgu internetu, spróbuję się wrzucić to wszystko i zobaczycie takie urywki z naszego urlopu. No i co? Z przykrością trzeba powiedzieć, że urlop się kończy i muszę wracać do pracy. Prawie miesiąc. Miesiąc urlopu i tak szybko zleciało, tyle się ono zdziało, nie? Że aż przykro, no ale co? Takie życie. To co? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Nasi kochani widzowie. Do usłyszenia, do zobaczenia. No i co jeszcze możemy powiedzieć? Coś? No i dalszych waszych dobrych urlopów życzymy. No. Byliśmy też na Węgrzech. Tam na Węgrzech mam dwie moje kuzynki. I córka mojej kuzynki właśnie kończyła uniwersytet w Debrecen. I byliśmy na uroczystym pożegnaniu, wręczaniu dyplomów. No i właśnie tutaj mieliśmy tę przyjemność widzieć, oglądać to wszystko. Potem żeśmy się gościli tortem studenckim. No a potem już po imprezie byliśmy
u moich kuzynek, gdzie żeśmy się delektowali cieniem i owocami, jakie mają na swojej działce. No i z tego też tutaj takie urywki wam powrzucam, moi kochani widzowie. Także tak na wesoło było. Jesteśmy na Węgry, a na Węgrach paliwo jest tak drogie, że musieliśmy się zatrudnić w gospodarstwie normalnie, żeby zarobić na paliwo, bo dla Węgrów paliwo jest tanie, a dla obcokrajowców jest 3 razy droższe. I my tutaj upał i ciężko pracujemy. Ile moglibyś kupić na przykład? Gospodarze no mówią, że tylko można zatankować auto do zbiornika, do karnistra paliwa wlodzić nie wolno. No i ten, i wczoraj byłem tu z gospodynią na stacji paliwowej, to trzeba dowód rejestracyjny auta pokazać i się tankuje. A ja jako obcokrajowiec też muszę dowód pokazać, ale dla mnie cena jest całkiem inna paliwa. Tak to jest. No i tak tutaj sobie z panią Rubenową w upale ryramy, żeby było za co wrócić do Polski. Pożyczkę zbieramy, pożyczkę. Pożyczka, 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 komu pani pożyczka, Rubenowa, proszę bardzo. Fajny zobaczyć. Urlopik mamy, nie? No, ale gruba pożyczka. Grubuśka. Ale bardzo, na bardzo dobrych gospodarzy trafiliśmy. Naprawdę są wyrozumiali. Jedzenie, spanie dawają, picie, wszystko. Co chwilę się pytają, czy dobrze się czujemy. Nie? No. Bardzo dobre ludzie. W ogóle Madziary są bardzo dobre ludzie. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Rubenowa. Dzień dobry, dzień dobry. Ale ładne porzeczki, nie? O, przepiękne. Filmuj tutaj. No właśnie. Masz takie już miejsce. No, z tej strony takie ładniutkie. No, bo z mojej strony grubiutkie. Nasza robótka. Ile to żeśmy zbierali, żoneczko? Pół godziny? Nie, jest pół godziny. Pół godzinki. I tyle mamy nazbierane. No, ja jestem w pracy. Wróciłem na szlak normalnie. Dzień dobry. Kurczę, zmieszczę się tutaj? Czy się nie zmieszczę? Chyba się zmieszczę. Ciasno jak nie wiem co. A, za sobą przyczepę tachą. I jadę po towar normalnie. Mam dzisiaj 5 klientów do załatwienia normalnie. No. Zobaczymy, czy robota tu będzie lepsza niż w Mosbergu. Zaraz porównam sobie. Jedzie okien. Zjechałem do miejsca załadunku. Tu mam te palety do zabrania i do klientów rozwożenia. Ale nie wiem, ile mi wejdą, 2 czy 1 paleta na wóz i będę rozwozić normalnie. Także tak wygląda robota. Tak wygląda robótka. Klimę tutaj mamo, widzicie, klima jest, fajne zimne powietrze, dmucho. Kurczę, tempomat chyba jest, ale nie wiem, gdzie się go włączą, muszę się uczyć. Pierwsza dniówka dzisiaj, opę. Pierwsza dniówka. A tam są Tatry. Takim sprzętem jeżdżę normalnie. Szefuncio też mi dał nowy sprzęt. Właśnie normalnie nowiusieńki. Ubrudzony jest. Nasz polski kochany Ursus. Normalnie można tutaj zmieniać, można tutaj dawać ten spych, można widły dawać, co kto chce normalnie. Także fajny, fajny traktorek. Nasz polski Ursus z klimatyzacją, full wypas, full wypas. A tutaj drugie auto przyjechało z przyczepką. Także robota idzie na całego. No, jakby ktoś chciał, to bardzo polecam, potem zrobię zdjęcie, polecam firmę Elmax z Jabłonki. Słuchajcie, to są tutaj fachowcy, którzy montują te baterie na dachu i naprawdę robią to profesjonalnie, nie ma żadnych skarg. Klienci są zadowoleni, no ale to są fachowcy, którzy zawodowo się tym zajmują, nie po jakichś tam kursach, tylko zawodowcy prawdziwi. Proszę pana! I mnie czas się kończy na tacho. Czy można szybko załadować? Bo ja muszę uciekać. Ja myślę, że mamy taki zapierdziel, że nie zdążymy załadować. Jedź pan na pusto. Jedzie. No. Słuchaj,
3 palety i do klienta jedziemy normalnie. Bez pasów. Bez pasów, kurczę, bo tutaj się ponoć w Polsce bez pasów jeździ. Ja się pytam szefa, gdzie ma pasy, on mówi, jakie pasy, co za pasy. I normalnie, no i kurczę, i bez pasów się jeździ. Powiem wam, że gorąco mnie się już robi, no ale ponoć takie w Polsce są zwyczaje, trudno, trzeba się dostosować. Załadowane i jademy do klienta. Tu jeszcze o tyle palet jest do rozwiezienia. Tyle palet jest do rozwiezienia. Tak samo w Polsce ciasno jak i w Niemczech u niektórych klientów, żeby tu przejechać. Dobra, udało się, teraz na drogę wyjedziemy. I no, także fajna robótka, klima chodzi. Także nie jest źle, no. Muszę się powoli przyzwyczaić do tego sprzętu. I uliczkami się jeździ. Takimi uliczkami, o. Normalnie. I tutaj ciężarowe auta z naczepą tym wyjeżdżą, chcę powiedzieć. Tutaj muszą uważać, żeby tych rynów nie pourywać, z płotów nie poprzesuwać, także trochę manewrowania tutaj jest. Trochę manewrowania tutaj jest. Jestem u mojego widza, co moje filmy ogląda, w Jabłonce, Góral. I bardzo polecam jego firmę. Możecie sobie sprawdzić na Facebooku. Bardzo dobre opinie i też polecam. Fachowa robota. Pomogą, doradzą. Super ekipa, wesoło. Tu jest o numer telefonu. Także kto chce robić pompę ciepła, baterie na dachu, polecam tą firmę. Takimi autkami jeżdżą. Ładnie wyreklamowane. I robią naprawdę precyzyjną robótkę. Także słuchajcie, moi kochani widzowie, bardzo polecam i pozdrawiam tutaj mojego widza z Jabłonki. No i wszystkich, którzy oglądają, bo to nie on jeden, tutaj jest jeszcze taki Szymon. Szymon, pozdrawiam ciebie. Potem jeszcze tu jest Stach z Danusią, pozdrawiam. No i Marysia. Także słuchajcie, możecie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo, doradzą, pomogą w dotacjach, we wszystkim. Zabierzesz mnie? No i poszła! No i poszła i nie ma żony! No i nie ma! Jak się jedzie? Super! Pierwszy raz, nie? Pierwszy raz. Ale radzisz sobie świetnie. Normalnie. No to troszeczkę błotka. Nie, nie bój się tego błotka. Nie, nie chodzi mi o to, że się boję, żeby nie, potem nie zafajdać. Nie, nie, no on i tak już jest zafajdany. Tutaj taka mała przerwa w podróży. Zrobiliśmy sobie obiadek i sobie tak w plenerze jadłem, a moja małżonka w tym czasie sobie odpoczywała.
A tutaj następne, co będzie widać, to jesteśmy na tych, na termach. Ta historia z traktorem, to mam nadzieję, że tak odbierzecie ją jako żart, że sobie tak żartowałem. Nie traktujcie tego na serio, po prostu to była dla mnie świetna zabawa, żeby się rozerwać. Także to jeszcze chciałem wam nadmienić, moi kochani widzowie. A tutaj widać przed nami trzy korony w Pieninach. Cudowny widok. Polecam wszystkim jechać w Pieniny, naprawdę super. 5, 6. Tamte zrobione, wiesz, jeszcze dopiero... No dopiero będą te zrobione. No, byliśmy też w Bacówce, widzieliśmy na żywo, jak oscypki się robi, jak się je, jak to się mówi, wędzi. No, fajnie, fajnie. Już powiem, że górale już też troszeczkę z postępem pośli, że już te warunki do wędzenia to są fajne, przyjemniejsze dla oka. Nie straszą. No i oczywiście spływ Dunajcy. To był gwóźdź programu. Ja pierwszy raz Dunajcem płynąłem chyba 40 lat temu. Też wtedy byłem młodym dzieckiem i płynąłem. No i bardzo chciałem też mojej rodzinie zrobić niespodziankę. I oczywiście, bo ja nie chciałem tak szczegółowo opowiadać, bo chciałem, żeby była niespodzianka. A moja żona, jakby słyszała, że trafię, to się tak broniła, ona nie chce. Nawet żeśmy się trochę poprztykali, jak mi było przykro, bo mówię, no chciał człowiek coś fajnego zrobić. A ja już znam moją żonę i wiem, że i wynajduję takie atrakcje, których jestem na bank pewny, że się nie będzie bała. Tylko no jakoś ta nasza komunikacja nie za bardzo wyszła, no bo nie chciałem wszystkiego powiedzieć. A córka oczywiście do domu myślała, że będzie musiała wiosłować 18 km. No i ten, ale jak żeśmy to przeżyli, to teraz chcą znowu jechać. No i co? No i wróciliśmy do Domciu i tu w Domciu mamy takie kochane koteczki. Takie małe koteczki mamy. No i co? No i za robotę trzeba się wziąć, bo trzeba troszeczkę o zimie pomyśleć. Także część atrakcyjna urlopu już się zakończyła, teraz się zaczyna część atrakcyjna w domu, żeby też jakieś robótki podciągnąć, no i to będzie jechać do pracy. Także wszystkich was, moi kochani widzowie, serdecznie pozdrawiam razem z moją małżonką i do usłyszenia, do zobaczenia!